Ja absolutnie nie jestem przyjacielem dzieci. Dla mnie dzieci to tylko głupie rozdarciuchy i męczy dusze, które wszystko psują, brudzą książki marmoladą, rozdzierają kartki i guzik je obchodzi, czy dorośli też mają jakieś troski i zmartwienia. Chciałbym wiedzieć, co właściwie dzieje się w książce, dopóki jest zamknięta. Coś przecież musi się dziać, bo kiedy ją otwieram, to w jednej chwili pojawia się cała historia. Fantazjana jest w niebezpieczeństwie! Pochłania ją nicość! Dziecięca cesarzowa powiedziała. Zapytaj go, czy zechce się podjąć wielkiego poszukiwania. Stać! Chcę tego smoka szczęścia! Dajcie mi go! Kiedy pojawi się w świecie ludzi, nie będziesz już tym, kim jesteś tutaj. Dlaczego tata nigdy ze mną nie rozmawia? Ani o mamie, ani o naprawdę ważnych rzeczach.